myślę, że ta hala była przez nas wyczekiwana, przez wszystkich, nie tylko sportowców, ale i też artystów, którzy już chcieli mieć jakby swoje miejsce do poćwiczenia, do tańców, do tego wszystkiego, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, będzie to bardzo dobre rozwiązanie dla wielu osób i każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Myślę, że nie tylko ćwiczenie na dworze, ale też na hali jest super i to taka możliwość to jest dla nas naprawdę duża uciecha. No, pozwala nam się jeszcze bardziej rozwijać. Zamiast auli i sali sportów walki mamy dodatkowo halę, no, która no, pozwala nam na dużo więcej. Czy tego miejsca brakowało w szkole właśnie? Tak, wydaje mi się, że tak, bo połączyć taką szkołę tylu chętnych uczniów to było naprawdę ciężko, a chętnych do zajęć dodatkowych, sportowych nie tylko jest wiele w naszej szkole. Też myślę, że tak, bo będzie większy wachlarz różnorodności w wyborze sportów. Też w okresie zimowym można grać w sporty jakby drużynowe i tak dalej. To jest mega jakby możliwość dla nas. Już mieliśmy pierwsze zajęcia. I na pewno fajnie, bo możemy teraz w koszykówkę sobie więcej pograć. Mamy takie, no już bardziej zajęcia takie typowo, typowy WF, bo na WF na dworze nie oszukujmy się. Był trochę ograniczony ten WF przez pogodę, więc teraz mamy po prostu większe możliwości. Bardzo potrzebna była dla tej szkoły ta hala. Ja z boku obserwowałem pana dyrektora, ile było starań, zabiegów, współpracy, dobrej współpracy z minionym starostą, z obecnym starostą. Ile było przychylności, ale wiadomo, niełatwo te środki zdobyć. Dzisiaj chyba wszyscy nie tyle jesteśmy stremowani tym, ile bardziej uradowani, że to jest, stało się faktem. Dzisiaj dokonało się otwarcie hali sportowej, na którą czekała cała społeczność szkolna od wielu, wielu lat. Czekała młodzież, czekali nauczyciele. Hala sportowa to było też jedno z moich największych wyzwań, zadań, które sobie postawiłem, przystępując do konkursu na dyrektora szkoły. I wiedziałem, że to będzie trudne zadanie, bo po drodze było wiele innych wyzwań, które trzeba było po kolei wykonywać. A środków nie było aż na to, żeby wszystko razem wyremontować i wybudować. Ale wielkie sukcesy naszej młodzieży, sukcesy sportowe, myślę, że cały czas gdzieś krążyły po salach starostwa powiatowego i docierały do władz powiatowych. Bo przypomnę tylko, że oprócz wielu sukcesów, które nie będę wspominał i cofał się bardzo daleko, 10 czy 20 lat, ale do czasów pandemii, do 2020 roku, 4 razy z rzędu wygraliśmy współzawodnictwo sportowe w powiecie bialskim. Dzisiaj też mieliśmy okazję odebrać to zaszczytne wyróżnienie. Za rok 2022-2023 również zostaliśmy zwycięzcą, jeszcze nie korzystając z tej hali. Ale myślę, że teraz będzie okazja ku temu, by tych sukcesów było jeszcze więcej, mając tak piękny obiekt. Dzisiejszy dzień to bardzo ważny dzień dla Janowa Podlaskiego, ale również bardzo ważny dzień dla społeczności tej szkoły. Oddajemy dzisiaj do użytku nowo wybudowaną halę sportową. Jest to inwestycja, która kosztowała 6 300 000 zł. Udało nam się otrzymać dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia. W wysokości blisko 5 milionów złotych otrzymaliśmy te środki z programu Polski Ład. Pozostała kwota ponad milion, blisko 1 400 000 to były środki, które zostały wypłacone z budżetu powiatu bialskiego. Dzisiaj z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu radnym powiatowym za wyrażenie zgody, aprobaty
i zabezpieczenie tych środków w budżecie powiatu, by było możliwe zrealizowanie tej inwestycji. Powiedziało się, że marzenia się spełniają. Rzeczywiście marzenie wielu pokoleń uczniów zespołu Adama Ruszewicza była taka sama. Dziś ona stała się faktem. Ale drodzy Państwo, tak jak powiedział Pan Dyrektor, tak to jest w życiu, że jest sam się jest dla dzieje. Żeby taka hala mogła powstać, trzeba uczynić starania, trzeba, mówiąc tak delikatnie, ścieżkę wydać w odpowiednie miejsca, żeby to się stało. I taką ścieżkę właśnie wydał Pan Dyrektor. I w tym momencie chciałbym pogratulować i podziękować Panu Dyrektorowi tych starań, które czynił dla pozyskania właśnie środków na tą halę. Drodzy Państwo, z Panem Dyrektorem znamy się jeszcze z szkoły podstawowej i gimnazjum, kiedy byliśmy dyrektorami obaj mieliśmy takie marzenia i tak się składa, że nam się w zespole powstała hala i w naszym gimnazjum też powstała hala. I to cieszę, drodzy Państwo, wiem, jak to jest ważne dla młodzieży. W końcu młodzież będzie mogła pracować w pięknych warunkach, w komfortowych warunkach, a na pewno za to trudno obronowe. Jestem abiturientem tej szkoły. Pracowałam w tej szkole, a teraz jestem radną powiatu i członkiem zarządu. Bardzo chcieliśmy i zabiegaliśmy o to, żeby powstała, bo tak długo czekaliśmy, że tak jak dzisiaj wszyscy mamy uśmiech na twarzy, że jest. I wszyscy się bardzo cieszymy, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Tak naprawdę czekaliśmy na halę od zawsze. Ja pracuję 16 rok i o ile w tym okresie jesiennym, wiosennym radzimy sobie, natomiast w tym okresie zimowym jest bardzo ciężko bez hali sportowej. Odpada nam sporo zajęć dla młodzieży, w tym przede wszystkim gry zespołowe, jak piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna. Nie mamy szans tego bez odpowiedniego zaplecza w postaci hali sportowej. Do tej pory radziliśmy sobie dzięki bardzo dobrej współpracy ze szkołą podstawową, więc też dostawaliśmy jakieś tam pojedyncze godziny czy możliwości na zajęciach pozalekcyjnych, a warto tutaj dodać, że mimo tych braków od tylu lat nasza szkoła wygrywa współzawodnictwo w powiecie w kategorii licealiady. Oczywiście stwarza to nam nowe możliwości, bo są jakieś tam braki techniczne, są jakieś braki motoryczne u tej młodzieży. Hala daje ogromne możliwości. Mamy świetną bazę w tej chwili, fantastyczny sprzęt, na górze mamy siłownię, młodzież przede wszystkim, bo tego też brakowało w tych trudnych warunkach, ma dwie szatnie na dole, na górze szatnie razem z prysznicami. Fantastyczny obiekt, to też jest ważne, że bardzo blisko, kompleksowo położony przy naszej szkole, więc tak naprawdę spacerkiem młodzież tutaj sobie przychodzi na zajęcia. No i nie możemy się doczekać od poniedziałku, żeby wskoczyć już na zajęcia wychowania fizycznego. Dodajmy również, że no, nie dacie odpocząć tej hali po otwarciu, już w sobotę zawody. Tak, zgadza się. Już w sobotę pierwsza impreza, 11. edycja turnieju taekwondo, w tym wypadku turniej świąteczny z udziałem blisko 100 zawodników, w tym ogrom dzieci i ich rodziców specjalnie z tą myślą w sobotę po otwarciu, żeby rodzice też mogli tutaj przyjść, więc serdecznie zapraszamy. No jest to trudna inwestycja, dlatego że jest to nowy duży obiekt w zabytkowej strukturze. Ukształtowana jest w strukturze Pałacu Biskupiego w Janowie Podlaskim, który ma naprawdę bardzo bogatą historię, jest bardzo znaczącym obiektem i wprowadzenie tak dużego, nowoczesnego, nowego obiektu w tą historyczną strukturę wymagało niezwykłej precyzji i właściwych decyzji projektowych. Podczas prac początkowych no, znaleziono skarby tutaj. Jakie to były skarby, jak w ogóle do tego doszło, że czy ktoś się w ogóle spodziewał, że tutaj w tym miejscu mogą być ukryte te skarby? Znaczy spodziewaliśmy się, że Janów Podlaski na pewno ma bardzo bogatą historię, bardzo bogate dziedzictwo, dlatego że w XV-XVI wieku było to kwitnące miasto liczące 5 tysięcy mieszkańców. Wtedy, kiedy Lublin liczył kilkanaście tysięcy mieszkańców, Janów Podlaski liczył 5 tysięcy mieszkańców. Było tutaj wielowiekowe osadnictwo, była tutaj siedziba biskupów łódzkich przez wiele wieków. Oczywiście biskupi byli z całym otoczką, z całym zapleczem, prawda, kuchennym.
i tak dalej. Także spodziewaliśmy się, że na pewno w tym rejonie mogą być odkrycia archeologiczne, ale nie spodziewaliśmy się, że wyjdzie z tej ziemi ponad 100 tysięcy obiektów archeologicznych. 100 tysięcy? 100 tysięcy, dlatego że archeolodzy liczą każdy fragment na przykład skorupy jako jeden obiekt. I takich fragmentów skorup, fragmentów kielichów, złotych kielichów, naczyń glinianych, naczyń szklanych, ale również kafli piecowych, bogato zdobionych z herbami, prawda? Tego wszystkiego wyszło ponad 100 tysięcy. Jest to ilość porównywalna z ilością skarbów archeologicznych, jakie zostały wydobyte na przykład spod Pałacu Saskiego w Warszawie. Gdzie można te obiekty obejrzeć? Czy już można obejrzeć i czy będzie można obejrzeć? W tej chwili obiekty jeszcze opracowane są przez archeologów. Archeolodzy je oczyszczają, opisują, będą z tego, z tych wyborów. To potrwa kilka lat, prawda? No, na pewno wiele miesięcy, bo oni muszą, archeolodzy muszą opracować całe sprawozdanie z tych wykopalisk. I później, bo oczywiście wszystkie wykopaliska archeologiczne są własnością Skarbu Państwa i konserwator zabytków decyduje o tym, komu je przekazać. Myślę, że te obiekty wszystkie trafią do Muzeum Południowego Podlasia. Mówił Pan o fragmentach naczyń glinianych, o ceramice, o kafelkach, ale czy było złoto? No czy było złoto? Skarb to przecież złoto. Były fragmenty złotych kielichów i bardzo cenne znalezisko to była srebrna patera z wizerunkiem Maksymiliana II Habsburga. To było jedno z największych znalezisk tutaj. Specjalisty zapytam, czy tego typu skarby są jeszcze ukryte w ziemi bialskiej, podlaskiej, janowskiej, międzyrzeckiej? Pewnie sporo. Tak, pokazały to choćby nawet po sąsiedzku budowa na terenie parafialnym. Tam też wyszło kilkadziesiąt już tysięcy obiektów archeologicznych. Myślę, że tutaj wokoło każda inwestycja, a w przyszłym roku prawdopodobnie gazociąg będzie budowany. Także myślę, że jeszcze tutaj wiele ta ziemia nam odkryje naszego dziedzictwa, pokaże nam, co to naprawdę, czym ona była, jakie miała znaczenie dla naszej historii, dla naszych przodków, dla naszego dziedzictwa. Na koniec. Hala jest piękna. Tak mówią. Myślę, że nie ma się czego wstydzić. Naprawdę wpisała się w tą przestrzeń. Dziękuję. Dziękuję.